widać pracę w niektórych klubach z młodzieżą i oby tak było dalej, bo Gwardia Stara się starzeje i trzeba wymienić pokolenia. Dlatego bardzo dobrze, że ci chłopacy mają gdzie jeździć i w juniorskich i później pomorskich, wielkopolskich czy tam zachodnich ligach, żeby no jak najwięcej meczy mieli, bo oni za dużo w lidze tak samo nie mogą pojechać, nie? Także jest to prawidłowe i jak najwięcej takich meczy, żeby mieli ci młodzi zawodnicy. Uważam, że wszyscy wystawiają takie składy, jakie mogą. No my mamy jeszcze innych juniorów, co licencję zdali, ale oni pojadą w pomorskiej lidze. A to są poważne, bo to są mistrzostwa Polski, nie? I to poważne zawody i traktujemy to poważnie. Wczorajszego turnieju już nie będę komentował, bo to już było powiedziane wczoraj chłopakom. Dzisiaj przed meczem też żeśmy rozmawiali, po meczu rozmawialiśmy. Jeżeli chodzi o dzisiejsze zawody, no tragedii nie ma. Myślę, że tutaj na 3+, tak oceniam dzisiejszą jazdę. No, trochę wsparł nas Szymon Woźniak. No, szkoda, że Mikołaj Curyło wczoraj tutaj gdyby dobił sobie to kontuzjowane kolano i nie mógł się wystartować. Gdybyśmy jechali z nim, to uważam, mogę śmiało powiedzieć, żebyśmy wygrali te zawody. Z drugiej strony dobrze, że mają szansę startować i Jóźwik, Wietracki, Drużdowski. Mieli też biegi lepsze i gorsze, ale to wynika, uważam, to z małej ilości startów. Wczoraj był dramat, po prostu nie da się tego komentować, którą dzisiaj było o niebo lepiej. Musimy to oceniać z perspektywy miesiąca, dwóch czy kilku imprez, a nie z dnia na dzień.